Ten zionie ogniem, a państwo przepala nasze pieniądze. Przemysław Staciwa, witam państwa najserdeczniej jak potrafię. Kłaniam się nisko aż do samej podłogi i zapraszam na kolejny, mam nadzieję, że tym razem niepechowy, bo 13 odcinek Niszczarki Podatków. Po mojemu pszpana to w żadnego 13 wierzyć nie trzeba, tylko w pierwszego, jak pensję płacą. Dzięki temu, że przybywa patronów oraz wspierających kanał Wolność w Remoncie, możemy dla państwa produkować coraz więcej ciekawych materiałów. Dlatego zachęcam do obserwowania nas i dalszego wspierania kanału. Dziś ważna sprawa, omawiamy projekt, na który mam nadzieję wielu czekało. Przede mną leży pierwsze wydanie Czarnej Księgi, czyli zbioru 49 przykładów marnowania podatków. Pierwsza edycja okazała się sukcesem. Po publikacji odezwało się do nas wielu internautów, którzy zgłaszali własne pomysły i uwagi, które ze względu na oczywiste ograniczenia nie znalazły się w tym rejestrze. Projektem zainteresowały się media, zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne. Na koniec rozdaliśmy najlepszej trójce, która wygrała w plebiscycie, w głosowaniu czytelników, barejowskie misie statuetki. Wspomnień czar, ale nie tylko, bo w rok po Czarnej Księdze jest mi miło ogłosić, że niebawem ukaże się druga edycja projektu. Nie chwaląc się nad to, powiem, że niedawno skończyłem pisać Czarną Księgę 2. Mam nadzieję, że będą państwo czytać z zaciekawieniem i wypiekami na twarzy. Tak jak poprzednio, nie zabraknie przykładów samorządowych, lokalnych, ale i centralnych. Wielkich klap inwestycyjnych, państwowych kompromitacji, czarnych komedii pomyłek, których nie powstydziłby się mistrz Bareja. Pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy i dwa przykłady, które ukażą się drukiem, państwu omówić i przybliżyć. I w tym celu wybierzemy się na wycieczkę do pięknego Krakowa. Jesteśmy na ulicy Folwarcznej w Krakowie. Za moimi plecami sławny zbiornik retencyjny. Zdążyć przed powodzią, zdążyć przed burzą, można by rzec. Ano, ten zbiornik był już niemal gotowy, zanim przyszły powodzie. No i cóż się stało? Zbiornik się rozpadł w wyniku deszczu. Koszt projektu to ponad 2 miliony złotych. Garść faktów i liczb. Zbiornik kosztował dokładnie 2 miliony 334 tysiące złotych. Inwestycje realizowano pod hasłem planu ograniczenia skutków powodzi oraz odwodnienia miasta Krakowa. Wykonawcy zakasali rękawy w lutym tego roku. Nie minęło pół roku, a krakowska spółka Klimat Energia Gospodarka Wodna poinformowała opinię publiczną, że prace osiągnęły 90% zaawansowania. W lipcu miały zatem pozostać prace porządkowe, drobne korekty i po robocie. Tymczasem weryfikacja przyszła niewiele później, bo 16 września zbiornik ugiął się pod naporem deszczu, rozszczelnił i rozleciał. Ażurowa konstrukcja nie wytrzymała, z osuniętych brzegów popłynęła woda. Urzędnicy na to powiedzieli tak: trudne warunki pogodowe wpłynęły znacząco na konstrukcję zbiornika. Zbiornik powstał na terenach zalewowych, gdzie na przestrzeni lat dochodziło do lokalnych podtopień. Faktycznie niezły z tego wyszedł ambaras. Ulica Profesora Życzkowskiego 20 w Krakowie. To tutaj mieściła się siedziba spółki Igrzyska Europejskie 2023. O imprezie mało kto już pamięta, ona dawno za nami, mało kto się też nią interesował. Dość powiedzieć, że odpowiadał za nią m.in. KUR-u, wielkich inwestycji państwowych, ówczesny minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Poświęciliśmy tym igrzyskom zresztą parę słów w pierwszej edycji Czarnej Księgi, a dziś mówię o tym dlatego, że co prawda igrzyska dawno za nami, to spółka Igrzyska Europejskie istniała jeszcze długo, długo dłużej i pobierała sowite wynagrodzenia na pensje dla pracowników, członków kadr, prezesów i tak dalej. Można? Można.
Igrzyska Europejskie zakończyły się dokładnie 2 lipca 2023 roku. Z kolei spółkę Igrzyska Europejskie postawiono w stan likwidacji dopiero w styczniu tego roku. Przez ten czas dalej zatrudniała ona pracowników i wypłacała pensje. 3 miesiące po zawodach wynagrodzenia pobierało w niej 98 osób, a średnia pensja oscylowała w granicach 10 tysięcy złotych brutto. Do tego dodać trzeba pensję 4-osobowego zarządu. Tylko w kwartał spółka wygenerowała 3 miliony złotych kosztów. Tu pękające od deszczu zbiorniki, tam igrzyska, smoki, cudawianki, połykacze ognia. A to dopiero preludium. Ideą czarnej księgi jest podnoszenie świadomości Polaków w temacie podatków i marnowania publicznych pieniędzy. Mam nadzieję, że nasza publikacja będzie takim pozytywnym kamyczkiem do dyskusji. Może jestem naiwny, ale tak sobie myślę, że gdyby choć jeden, może dwóch urzędników po przeczytaniu tej publikacji roztropniej wydało publiczny grosz, lepiej skalibrowali nawet niedużą inwestycję, wtedy byłby to już wielki sukces. Proszę śledzić informacje o Czarnej Księdze 2 na Warsaw Enterprise Institute i szykować się na potężną dawkę tragicznych, komicznych i tragikomicznych inwestycji.